15 marca w środę w kolejnym wydaniu magazynu sportowego. Wita się z Państwem Michał Ostafiejczuk. Rozpoczniemy od jednej z największych niespodzianek w klubowej piłce ręcznej w naszym kraju w ostatnich latach. Piłkarze ręczni Piotrkowianina we własnej hali pokonali wicemistrza Polski Orlen Wisłę Płock 26-25 do przerwy 14-12 w meczu 21 kolejki męskiej PGNiG Superligi. Piotrkowianin rozpoczął bez respektu dla wicemistrza Polski. W siódmej minucie objął prowadzenie 4-1. Goście zaczęli odrabiać straty, ale świetnie dysponowany był w bramce Artur Balisz. Doświadczony bramkarz odbił w pierwszej połowie wiele trudnych piłek, a jego koledzy sukcesywnie powiększali przewagę. W 21 minucie po rzucie Mateusza Góralskiego było 12-7. W końcówce pierwszej połowy gospodarze stracili nieco skuteczność, ale do szatni zeszli, prowadząc 14-12. W drugiej połowie Piotrkowianin kontynuował swoją dobrą grę. Wicemistrzowie Polski byli momentami bezradni w ataku, a podopieczni Zbigniewa Markuszewskiego, niesieni żywiołowym dopingiem, rzucali bramką za bramką. Świetnie rozgrywał Szymon Wojnowski, który nie tylko rzucał bramki, ale i obsługiwał swoich kolegów świetnymi podaniami. W 54 minucie po trafieniu Tomasza Mroza było 26-20 i w tym momencie zaczęła się szalona pogoń zespołu z Płocka. Goście rzucili 5 ostatnich bramek, ale zabrakło im czasu. Sensacyjna wygrana Piotrkowianina stała się faktem. To jest rywal innej klasy, inne mają cele, no ale gdzieś tam łód nadziei był z tego powodu, że Wisła była zmęczona tymi meczami i tu szukaliśmy naszego szczęścia. Fajnie, udało nam się wygrać, bardzo się cieszymy z tego powodu. Z każdą kolejną minutą nabieraliście pewności siebie, rozpoczęliście od prowadzenia, później to prowadzenie rosło 3-4 bramkami. Wisła w końcówce przycisnęła, ale nie starczył czas. No tak, no tutaj mieliśmy pewne założenia przed meczem. Ten nas uprzedzał, jeden i drugi, żeby nie wdać się z Wisłą w gonitwę, bo by mogło to się źle dla nas skończyć. Z tego powodu graliśmy długo, konsekwentnie w ataku. Wynik jaki jest, widać, wygraliśmy ten mecz, jest super. Pokazaliśmy, że potrafimy jednak grać tą piłkę ręczną. Te ostatnie mecze w tym roku, tą przegrywane jedną bramką, czegoś brakowało. Dzisiaj każdy z chłopaków dał 100%, a Artur zamurował bramkę. No i wygraliśmy z wicemistrzem Polski. To jest najważniejsze dla nas, te 3 punkty, których nam tak brakowało w tym roku. W pierwszej połowie z każdą kolejną bramką nabieraliście pewności siebie. Co się stało w końcówce? Prowadziliście 6, a oni rzucili 5 ostatnich bramek. Na szczęście zabrakło czasu. Wie pan, ciężko powiedzieć. Sądzę, że siły przede wszystkim, bo brakło sił. Trochę głowy już zaczęły nie funkcjonować tak, jak powinny. Te akcje nie były szarpane, nie miały tempa i stąd ta nerwowa końcówka, ale najważniejsze, że te 3 punkty zostają w Piotrkowie. Dziś Dzień Kobiet sprawiliśmy naszym kobietom prezenty. Wspaniale, no co mogę powiedzieć. No dzisiaj dostaliśmy dużo serca, pomogli nam kibice. No, ja jeszcze jestem wychowankiem tego klubu, dla mnie coś wspaniałego wygrać ze swoim byłym klubem. Pokazać się na parkecie i zwyciężyć. Pokazać się całej Polsce. Pierwszy historyczny mecz w różowych strojach. Zagraliście dla kobiet, zagraliście dla całej piotrkowskiej publiczności. Powiedz, to zwycięstwo na pewno da wam impuls, żeby uwierzyć bardziej w siebie. Na pewno da nam impuls. No i może trzeba te stroje zostawić na kolejne mecze. A tak na poważnie, 5 kolejek do końca sezonu zasadniczego. Te 3 punkty dzisiaj jeszcze dają jakąś szansę włączenia się może do walki o 5. miejsce w grupie. Na pewno są ważne 3 punkty, bo to jednak 3 punkty. No myślę, że jeżeli wygramy jeszcze kolejne spotkania, to jest naprawdę ogromna szansa na zwyciężenie, wejście do tej fazy play-off. Nasi szczepionniści kolejny mecz ligowy rozegrają przed własną publicznością w najbliższą sobotę, 18 marca. O godzinie 18 rozpoczną mecz ze Stalą Mielec. Bez żadnych problemów Pogoń Baltika Szczecin wygrała w Piotrkowie w meczu 21 kolejki żeńskiej Superligi. Był to ostatni mecz naszej drużyny w sezonie zasadniczym przed własną publicznością. Od 20 minuty przewaga gości nie podlegała żadnej dyskusji. Piotrkowie rozpoczęła mecz bardzo dobrze, w pierwszych minutach kilkakrotnie prowadziła. Od stanu 6-6 trzy razy prowadzenie gospodyniom dawała Zorica Despodowska, ale Pogoń Baltika za każdym razem doprowadzała do remisu. Nieszczęście naszej drużyny zaczęło się w 22 minucie. Przy remisie 10-10 przyjezdne rzuciły 4 bramki z rzędu, a do szatni zeszły z prowadzeniem 17-12. Druga połowa była już bez historii. Rozpoczęła ją co prawda celnym rzutem Angela Iwanowicz, ale później Pogoń Baltika robiła na boisku co chciała. Nasze bramkarki były momentami bezradne, a klasą dla siebie była po zmianie stron Daria Zawistowska. Między 33 i 43 minutą rozgrywająca Pogoń Baltika
rzuciła aż 5 bramek. Nasze zawodniczki radziły nieskutecznością w ataku. Starała się jak mogła Monika Kopertowska, ale w pojedynkę niewiele mogła zdziałać. Szczecinianki wygrały różnicą aż 11 trafień, 33-22. Ogólnie skuteczność nie była zbyt rewelacyjna w tym meczu, tak samo dużo błędów. Nie wiem co powiedzieć, bo nie spodziewałam się takiego wyniku. Wychodziłyśmy na ten mecz z zamiarem, że sprawimy niespodziankę, tak jak chłopaki w środę. Chciałyśmy zdobyć 2 punkty dzisiaj, niestety nie udało się. Trzeba powalczyć, wiadomo, przed Wami 10 najważniejszych meczów z drużynami z dolnej części tabeli. No, trzeba tam zdobyć kilkanaście punktów, aby tych kibiców nie narażać na dodatkowy niepotrzebny stres. Tak jest. Został nam jeszcze mecz w Koszalinie, a po meczu w Koszalinie runda tak zwana play-out, gdzie są każdy mecz jest o życie, że tak powiem. Nie można sobie pozwolić na jakąś wpadkę. Od 20 minuty graliśmy indywidualnie, tak. Biorę czas, jest ustawiony jakiś element gry, a tu trzy akcje z rzędu nie wejdę na boisko, przecież tego nie zatrzymam. A to trzy akcje z rzędu, jakieś indywidualne decyzje. Było tam chyba jedną bramką, z tego się zrobiło od razu 4-5 i później przeciwnik kontrolował grę. W drugiej połowie nieskutecznie, tak, dużo słupków, ale mówię, też za bardzo indywidualnie zagraliśmy. I najgorsze było to, że powrót był do obrony tylko i wyłącznie, żeby chyba początkę podbić, że się wróciło, ale nie przerywaliśmy tej kontry pośredniej, stąd taki wynik, jaki widzimy. Piotrkowia sezon zasadniczy zakończy wyjazdowym meczem z Politechniką Koszalin, a pierwszy mecz fazy play-out rozegra przed własną publicznością 2 kwietnia. Na koniec piłka nożna. Niespodzianka dużego kalibru w Piotrkowie. Skazana na spadek do klasy okręgowej Polonia Piotrków odebrała punkty Zjednoczonym Gmina Bełchatów, zespołowi, który zajmuje 3 miejsce w tabeli. Już w 2 minucie meczu przyjezdni mogli objąć prowadzenie. Groźnie strzelał Dominik Cukiernik, ale Filip Błażejewski nie dał się zaskoczyć. 60 sekund później Tomasza Durę w ostatniej chwili zablokował Andrzej Dolot. W 35 minucie przedziwnie zachował się Cukiernik. Za dyskusję z sędzią i niewybredne słownictwo ukarany został czerwoną kartką, czym osłabił swój zespół. Polonia mogła wykorzystać liczebną przewagę tuż przed przerwą, ale obrońcy zażegnali niebezpieczeństwo po strzale Adriana Malickiego. W 2 połowie Malicki mógł pokonać Baranowskiego uderzeniem z 35 metrów. Techniczny lob minął jednak bramkę. Kwadrans później Baranowski w świetnym stylu obronił strzał głową Tomasza Wrony. Meczową piłkę miał pozyskane ze Świtu Kamieńsk Mateusz Wawrzczak. W sytuacji sam na sam z Filipem Błażejewskim, na szczęście dla Polonii, posłał piłkę obok lewego słupka. Myślę, że z meczu na mecz będzie coraz lepiej, tak? Graliśmy z drużyną, która jest w czubie tabeli. Remis, myślę, no szkoda, że nie udało się strzelić chociaż jednej bramki, ale oni też mogą się zemścić później pod koniec, mieli też swoje okazje. Po prostu nie jest jeden punkt, nie da się wygrać, to trzeba zremisować. Zakładaliśmy sobie, że wyjdziemy na drugą połowę, praktycznie przeciwko 10 chłopców, to już podkręciliśmy to, żeby wygrać to spotkanie, tym bardziej, że mieliśmy sytuację. Bodajże raz Łukasz Matuszczyk wybił z pustej bramki, drugi raz Tomek nie trafił też w 100% sytuacji, więc mogliśmy powalczyć o 3 punkty. Polonia Piotrków z dorobkiem 8 punktów zajmuje ostatnie miejsce w ligowej tabeli, a w najbliższej kolejce zmierzy się na wyjeździe z Jutrzenką Warta.